Ta przestrzeń jest ważna. Patrzcie, na przykład tutaj sobie krew tworzą krew. Tylko tutaj sobie. Tutaj. Czy wy chcecie krew? Czy wam się przyda to kreda? Do zaznaczenia pola, jakiegoś obszaru, linii. No i super. Będzie jeszcze ciężej. Ale to będzie widać. No, ale nie, żeby było widać. Super, i nabijać sobie w górę? Ale ja to już nie zrobię. To? I tak będzie fajnie. I takie jedno drzewo, taka drzewo matka. Ten taki tak. Przyłamy to, o to odłamy na przykład. 11:40. No. Włóżmy to. Będzie takie drzewo, zaraz. Mam pomysł, ale musimy być tak. Okej. Dobra. To, co teraz robisz, też jest super, takie ala... O, dziewczyny, to wy chciałyście. Macie przycięty na pół, możecie coś sobie zbudować. To jest to? Tak jest. I on je tak szczepimy na tej drugiej warstwie. Ja bym tutaj działa coś mocniejszego, jak jakieś patyki. Patyki, dobra już. O, super, właśnie do góry, fajnie. Zobaczcie, kilka takich, to była taka bezsrana. Spasz tam, mami. Takie można urwać. Choćby takie drzewko można postawić. Prawie gotowa, ale jest. No, jak teraz nie czuję. To jest strąg. Tu? Jakimś cudem. Tu jest najłatwiej. Albo daj tutaj. Chodź, zobacz. Ale nie musimy takiego. Mówię, propozycja jest taka, żebyście zrobili to razem, nie? Że to możemy przenieść tam, bo chyba się da. Ty tu nas wkładałaś, no nie wiem. Uważaj. No to a ten sam ten sam ten. Zaznacza jakiś szlak. Taki jest turystyczny. To na przykład drugiej kompozycji. Słuchajcie, bo inni się zaczęli łączyć, czyli trochę was będą jakby zdominować, ale wy na szczęście macie tę obronę. Obronę i możecie jeszcze dorysować, czy zrobić jakieś mocne korzenie, żeby to się broniło. Dobra, na ta pójść, ale tak spada, spada. Co to za koszta? O. Nie, muszę coś, żeby tego nie rozłożyła. Dobrze, jest dobrze. Pomyślcie też, jak... To jest wasz zbiornik wody? Na przykład? Czy co to jest? Czy wasz taka... Nie, to może taka fosa. Fosa. Dobra. Nie. Nie ma żadnej kłótni. Chcemy się pokłócić. Nie, już nie ma cięcia. Jak drzewa się złączają, to na całe życie. Więc tak, to prawda, samo może się prawda, zadziać Filip? Tutaj. Pójście, tutaj mamy dwa różne drzewa, to taka sama sytuacja. Może na początku przez chwilę miały kłótnie, ale koegzystują. No to teraz byśmy poprosili każdą z grup, tutaj na przykład chłopaków. Ale ja bym dostała. No. Może być parę słupów. No to my zbudowaliśmy drzewo. Fajnie. Kuba, opowiedz coś. No i co tam? Na przykład do czego służy to? To są takie mury obronne. Super. I
chronią przed Polą i Emilką. W razie gdyby nie mamy stwierdzili, sojuszu, że chcecie. I pozbierają im wodę przy okazji. No. My zbudowaliśmy coś takiego. Chodziło nam, żeby pokazać tobie opowiadają coś. Scenografię, jak tutaj jesienio-zimo wygląda? Jesienio-zimo, a tutaj jak... Ej, ruszę jasno nasze lato. Zoo! Tu jest Biedronka, a druga padła. Tak, gdzie? Tutaj jest najbliżej wiosny, a tutaj się robi w zimę, bo to jest naj... A czy ja widzę tam śnieg nawet? Nie, to jest grzyb, to jest jesienią, jest dużo różnych pasożytów. I my mamy zoo jakby, bo tutaj jest... tutaj chodzi pająk. Gdzieś tu pająk chodzi. A tutaj jest prześwietlenie gleby. No pięknie. To jest super pomysł. I mamy jeżyka. I mamy wielkie tak. I tutaj jest strumyk, którym podbieramy folii. Emilce wodę i mamy przed nimi obronę. Więc tutaj jest takie ostrzędzenie. Tutaj jest linia obrony, przez kamienie i tak dalej. Dalej jest jeszcze jedna linia obrony przez kasztany i jeszcze jedna i trzecia. I to jest drut kolczasty, to jest mur i to tutaj też są tacy obrońcy. Żołnierze. Tutaj są strzelnicze. A to jest armata. Tutaj jest jakby wejście i tam jest, obrona jest największa tam, gdzie nas spróbowali się dobrać do naszej wody. Pięknie, tak to działa. No i tutaj mamy, tak, to są wykonawcy, Milka chodź, wykonawcy. I tutaj jest jakby takie główne dowodzenie i ona do tych wykonawców daje im różne zadania i informacje. Tutaj są połączenie do gałęzi. Tutaj mamy filtr. I tutaj jest jakby taki basen z wodą i filtry. I ten sznurek to są jakby granice. I filtry muszą być tak wynazdrowane. No i tutaj są jakby tacy, można powiedzieć, że królowie. I oni mają takie dwa zasilacze tutaj. Super. Takie generatory. Oni też są bronieni. Tak, i bronieni tutaj jest kasztan i każdy ma czapeczkę. Tutaj jest taka obrona tutaj. Tutaj też są wykonawcy. I tutaj są takie namioty dowódców, czyli tych kamieni, którzy dowodzą tymi obroną. I najmniejsi dowódcy. Małe kasztany weszły sobie tutaj, bo tu jest najbezpieczniej. Tak, wiem, że to jest śmieszne. I tutaj, piękny pomysł. Tutaj się dziewczyny zrobiły najbardziej skomplikowane po kamieniach działania. I tutaj jest jakby taka emiatra, gdzie się wyrzuca zepsute wszystko. Tak, i chore rzeczy. I tutaj też są wykonawcy i ci, co nimi zawiadują i mają te swoje oni zasilacze. Oni to będą później oczyszczać. Tak. Super. Pięknie. Rewelacja. Brawo. Pięknie, brawo. Jest. Jesteśmy z Łodzi, z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Temat warsztatu to były tajemnice kreatywnej przyrody i opierało się to o stworzeniu siatki relacji wzajemnych, wzajemnego przekazu informacji, czy właśnie wzajemnej relacji pomiędzy określonymi grupami i określonymi jednostkami pochodzącymi z przyrody. Dzieciaki za zadanie miały zbudować właśnie, tak jak tutaj widać w tle, czy tutaj, swoje własne ekosystemy, które następnie połączyły w taką, można powiedzieć, metropolię właśnie wzajemnie się uzupełniającą.